No i tutaj jest kolejne nagranie, także już Wam puszczam. Zgłosiłeś się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Uprzejmie informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia. Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, słucham. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Z sekretariatem. Ale nazwisko proszę. Prosińska Angelika. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Z dyrektorem, z kierownikiem, z kim tam, z kimś kompetentnym, kto odpowie na moje pytania. Dobrze, proszę chwileczkę poczekać. Dobrze, dziękuję. Halo, słucham, z kim rozmawiam? Monika Maszek. Dzień dobry. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Proszę Panią, ja chciałam zgłosić do Pani taki fakt, że PGNiG, Zielona Góra i Orlen nielegalnie wydobywają tutaj złoża na terenie Lubiatów, Kamień Mały i Podrzewie. Pani wie, że to jest nielegalne, to trzeba będzie do prokuratury zgłosić. No ale przecież Pani ochrania środowisko, to Pani no. ma no, tutaj no, informacje tak, ode mnie pani... i Pani zgłasza do prokuratury, proszę Panią. No, nie mają koncesji, to Pani ma sprawdzić to wszystko. Działają na nielegalnych koncesjach. Wydane. Pani imię, nazwisko. Proszę bardzo, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska, 727-908. Może powoli? Tak, proszę bardzo. Dobrze, to jeszcze raz. Karolina z rodu Biskupiak, tak. po mężu Mądrawska, adres? Nie mam adresu, proszę Panią. Adres nie jest dla Pani. Adres to w Stanach Zjednoczonych Pani sobie tam może odnaleźć. Podaję Pani numer telefonu 727, nie jestem anonimowa, znajdzie mnie Pani w internecie, trafne ziółko. Ergonomiczne gospodarstwo rolne, trafne ziółko. Tak spokojnie proszę. 727. No po co Pani zadaje takie pytania o adresie zaraz? Bo ja potrzebuję... Ale po co Pani mój adres domowy? Po co? Nie rozumiem tego. Nauczyliście się dziadostwa i tak sobie powtarzacie i wmawiacie, że coś potrzebujecie. Mówię numer telefonu, proszę słuchać, co ja do Pani mówię. No ja słucham cały czas. No to proszę, 727... Tak. 908 908 536 podaję 536 podaję Pani maila. Dobrze. Karolina.ziola. Jeszcze raz Karolina.ziola ZIOLA z od ziół 5 małpa gmail .com. Tak. Teraz Pani podaje koncesję numer 130/39. To jest nielegalne wydobycie złóż na terenie Kamień Mały. Nie, to jest, przepraszam, po drzewie. Zaraz jeszcze to sprawdzę. Gazu, wydobycie. Tak, z gminą Duszniki po drzewie. Teraz. Gmina jaka? Gmina Duszniki po drzewie. Ale to należy do Zielonej Góry, proszę Panią, bo tak sobie porobiliście właśnie pod góreczkę. PGNiG Zielona Góra żre i pije Polaków ropę i gaz. Kolejne Pani tu podam też, to jest jakaś tam charakterystyka, decyzja ministra klimatu
Jedyne, co mogę podać, to jest 11.12.2019 LP. Miejscowość. Kamień Mały. Słucham? Kamień Mały, tak? Tak, LP 65 93 81 19 i tam jest na tej pieczątce skierowane do 0618. Gmina, ten Kamień Mały, to jest. Tutaj jest koncesja, jeszcze pani powiem, nie pamiętam. Tu jest jeszcze zmienić koncesję numer 5/2014 z dnia 30 grudnia 2014. Tyle na chwilę obecną mogę pani podać. No ale ja muszę wiedzieć. Ja mam, proszę panią, więcej tych dokumentów o tych szwindlach, które na chwilę obecną się dzieją na terenie Naturalnego Mocarstwa Polskiego. Pani się podaje, że siedzi w ochronie środowiska narodu polskiego. No, chciałabym wiedzieć, gdzie jest ten Kamień Mały, żeby móc. W Zielonogórskim. To jest powiat zielonogórski? Nie, nie, to jest powiat. Zaraz, teraz nie znajdę tego. Kamień Mały. Słońsk i Górzyca. Górzyca i Słońsk. Tak. Janusz Krzyśko ta, Krzyśków tam zasiada w Słońsku. A w Górzycy, zaraz pani powiem, Robert Stolarski. Ale to jest teraz Górzyca i Słońsk, to są też nielegalne. A ja nie wiem, oni czerpią sobie, oni sobie wzięli tam Kamień Mały, to jest prawdopodobnie mała wioseczka i sobie czerpią i sobie wydobywają jak sami chcą, bez koncesji, bez pozwoleń. Powtarzam, nie ma rządu polskiego, więc na jakich zasadach są podpisywane koncesje? Koncesja jest wydana na podstawie dekretu, którego nie ma, z 1953 roku. Jeśli dekret nie wszedł w życie i nie obowiązuje, to jak można wydać koncesję? I proszę to zgłosić teraz do prokuratury. Wszystkie rozmowy są nagrywane, bo już przed panią rozmawiałam z kilkoma ludźmi, z jedną sekretarką, która jest osobą, nawet nie jest chyba osobą botem, bo nie potrafi się przedstawić. I wszystkie rozmowy ukazują się na Karolina Mądraska, na YouTubie na Karolina Mądraska. Dosyć okradania narodu polskiego. No dobrze, przyjąłem od pani. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Poniedziałek wrócę, muszę zobaczyć, bo psy bardzo głośno szczekają. Nie wiem, co się dzieje, pewno intruzy jakieś przyjechały może znowu. Poniedziałek wrócę do kolejnych urzędasów, kolejnych, znajdę sobie gdzieś tam w internecie kolejnych ludzi, nie budynki, tylko ludzi, którzy siedzą i jedzą za polskie pieniądze. I teraz już wszystkiego dobrego wam życzę, miłego dnia, do usłyszenia. Nie wiem kiedy.